Witek wyłudził od rówieśników 140 zł, kłamiąc, że zbiera pieniądze dla biednego kolegi. Zamiast oddać część długów, wpłacił wszystko na konto w kasynie internetowym i postanowił zagrać w pokera. Za chwilę. Mówię wam, dajcie mi jeszcze momencik. Bo co? Bo potrzebuję jeszcze moment. Na co? On zawsze próbuje. Porypało cię? Co porypało? Konfiskuję to. Zastaw sobie, tak? Patrz. Oddaj tableta. Nie wierzę w kupa. Co ten gościu? Patrz. Gra dalej. Kolo, 300 mi wisisz, a ty se na grę pozwalasz? Daj dokończyć partyjkę. Nie. Co dokończysz partyjkę? Hopie, takiej opcji to nie ma. Siadasz, wylogowywujesz się i wypłacasz pieniądze. Już. Siadaj, stary. Nic nie kombinuj. Ja wszystko widzę. O. Co? Coś tak zbladł. Co się stało? O. Znowu wszystko przegrał. Wszystko postawił. Stary, co ty się wyobrażasz? Ty! Swoje pieniądze... Coś ty opowiadał ludziom na mój temat? Nie teraz. Przychodzę z rana i słyszę, że nie mam na bułkę? Nie teraz, proszę cię, nie teraz. Nawet nie wiesz, jak mam... Co nie... Gdzie ty idziesz? Co? Ile ci wisi? Mi nie wisi, hajsu, ale opowiadał ludziom, że nie mam na jedzenie i szlachetnie dla mnie zbierał. Jesteś gościu chory. Ty widzisz to? Zbierałem na twoje pieprzone buty. Szkoda, że mi na nie hajsu nie dałeś. No szkoda, że mi nie dał... Co wy robicie? Będziesz jeszcze pyskował? Co ty robisz? On znowu postawił wszystkie pieniądze nasze i przegrał. A sam mnie zrobił kretyna. No opowiadał, że mój ojciec zbankrutował i teraz zbierał na mnie pieniądze szlachetnie, bo niby na jedzenie nie mam. Dobrze mu tak, żeby mu się nic nie stało w przypadku. Tylko się nie popłacz. Dobra, mam tablet. Proszę. Nauczyciele nie mają już wątpliwości, że Witek jest uzależniony od hazardu. Chłopak jest załamany. Boi się, że o wszystkim dowie się jego kurator. My nie możemy tego rozwiązać tutaj w szkole. Ty potrzebujesz fachowej pomocy. Sam sobie też nie pomożesz. Ale nie wiem. Pójdę gdzieś, zapiszę się do psychologa, na jakieś porady. Cokolwiek, tylko nie mówcie kuratorowi. Nie jesteśmy w stanie zataić tego przed twoim kuratorem. Gdybyś wcześniej może do nas się zgłosił, że masz problem, może bylibyśmy w stanie załatwić to między szkołą i twoimi rodzicami, ale teraz jest trochę za późno. Błagam was, nie mówcie kuratorowi. Sam do tego doprowadziłeś. Zamiast chodzić do szkoły, uczyć się, to ty wolałeś zrobić interes życia w kasynach internetowych. Ale to nie było tak, że ja nie chciałem z tym skończyć. Po prostu nie mogłem, to było silniejsze ode mnie. Tak właśnie to się kończy wszystko. Witek, przykro mi bardzo, ale będę musiała zadzwonić do twoich rodziców. A potem powiadomić kuratora. Co ja narobiłem? Nie chcę trafić do poprawczaka, nie wytrzymam tam. A sędzia mnie nie lubi i tak ostatnim razem podarował mi tylko dlatego, że nauczyciele się za mną wstawili. Zresztą jak ja mogłem wciągnąć się w ten hazard? Przesrałem życie. Żal mi, Witka. Chłopak się uzależnił, narobił sobie długów, a to jest świetny pretekst, żeby zamknąć go w poprawczaku. Broniliśmy Witka wcześniej, będziemy go bronić i teraz. Ale nie wiem, czy sędzia da się przekonać i da mu kolejną szansę. Zuza Dobosz postanowiła się zmienić. Nie chce być już nieśmiałą, zakompleksioną dziewczyną, która przejmuje się tym, co mówią o niej inni. Hej, cześć. Zuzka, nie poznaje cię. Zmieniłaś się. No wiem. Pięknie wyglądasz. Dzięki. Wiesz co, Janek chyba siedzi cicho. To znaczy nie słyszałam żadnych plotek o nim i o twojej mamie. Jak mogłam się w nim zabujać? No śliczny jest. Ale kretyn. No nieważne. Idę dzisiaj do fryzjera i mam zamiar zaszaleć. Będę od teraz odważna i pewna siebie. Zuzka, nie poznaje cię. A może razem pójdziemy do tego fryzjera i zrobimy sobie jakieś super fryzury i wyrwiemy jakichś fajnych chłopaków? O nie, żadnych chłopaków do końca szkoły. To kolejne postanowienie, którego zamierzam się trzymać. Masz rację, chłopaki ze szkoły to głupki. Dokładnie, nie potrzebujemy ich. Patrz. Na korytarzu dziewczyny spotykają Janka Żaka. Nastolatek w ogóle nie przejął się tym, że skrzywdził Zuzę i cały czas myśli o poderwaniu jej matki. A ty pewnie wygadałeś już w całej szkole, że całowałaś swoją matkę. Nikomu nie powiedziałem. Akurat. A ty powiedziałaś już swojej mamie, że się we mnie kochasz? Już się z tobą nie kocham. Czyli znalaj cię, mogę podbijać do twojej mamy, tak? Co? Zapomnij. Dlaczego nie? Ty jesteś kretyn. Ale nie rozumiem. Dlaczego nie rozumiesz, że jesteś kretyn, czy że nie jest, moja matka nie jest tobą zainteresowana? Ale nie jest mną tak powiedziała? Tak. I wiesz, co jeszcze powiedziała? Że beznadziejnie całujesz. Tego na pewno nie powiedziała. No, chcesz się przekonać? Czy wszystko w porządku? Tak, tak. Chcesz może porozmawiać?
Nie, ale sądzę, że Janek na pewno chce porozmawiać. Ale mu nagadałaś? No wiem. Janek, wiesz, że od teraz trzymasz się z daleka od Zuzi. Tak. Jasne to jest? Mhm. Okej, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli usłyszę, że rozpowiadasz po szkole o tym, co się stało, będziesz miał poważne kłopoty. Ja ci to gwarantuję. Mhm. Żebyś był świadomy. Bałam się przychodzić do szkoły, bo myślałam, że nie wiadomo, co się wydarzy, ale nagadałam Jankowi i strasznie mi ulżyło. Jak on zacznie rozpowiadać, że całował się z moją matką, to ja będę mówiła, że beznadziejnie całuje i zobaczymy, kto z kogo będzie się śmiał. Mama Zuzy wie, że zraniła swoją córkę. Kobieta próbowała ją przeprosić, ale nastolatka nie chce z nią rozmawiać. Zuza? Zuza, porozmawiaj ze mną. Słuchaj, proszę cię, porozmawiaj ze mną. Proszę cię, nie możesz mnie unikać. Dobrze. Wiem, że mnie nienawidzisz i wiem, że jesteś wściekła i masz pełne prawo do tego, ale ja bardzo żałuję tego, co się stało. Co z tego, że żałujesz? To, co się stało, to już się nie odstanie, mamo. Wiem, Zuziu, ale słuchaj, ten chłopak był miły, on mnie zaskoczył. Byłam rozkojarzona. Nic z tego nie tłumaczy. Wiem, Zusia, przepraszam cię bardzo. Jesteś najważniejszą osobą w moim życiu i chcę, żebyś była szczęśliwa. Nigdy, przenigdy nie skrzywdziłabym cię celowo, rozumiesz? Ten chłopak mi się podobał, mamo. Kochałam się w nim od dawna. Byłoby zmyślne. Przepraszam cię bardzo, to było bezmyślne i nie chciałam ci złamać serca, naprawdę. Mama dała Witkowi pieniądze na spłatę pożyczek. Chłopak następnego dnia oddaje kolegom długi. Skąd wziąłeś kasę? No, ogólnie roznoszę ulotki. Co sobotę na miasto muszę jechać i roznosić te ulotki i oddać matce pieniądze, ale... No, kasę. No, nie narzekaj, ale jak szedłem do nich z tą kasą, to naprawdę myślałem, że wstąpię do jakiegoś hotspotu i wydam to na automata. No, ale i tak mieć dużo szczęścia. No. Co, zgadza się? No, czasy. No, dzięki za hajs. Idziesz, Diana, na lekcję? Idę. Na razie. Nastolatek po raz drugi w tym roku stanął przed sądem rodzinnym. Sędzia skierował go na terapię dla młodzieży uzależnionej od hazardu. Dał mu kolejną szansę, ponieważ nauczyciele znowu wstawili się za 16-latkiem. No. Słuchaj, powiedz ci coś? Uczennica wyjawia przyjaciółce, że zakochała się w nauczycielu francuskiego. Myślę, jak mogłabyś go poderwać. Bo nie wiem, zaczęła się chwiać na nogę, a chwilą prawie upadła. Jola. Koleżanka chce wykorzystać dziewczynę, żeby zemścić się na romaniście. Co ty robisz? Ja? Nic. Nastolatka wysyła dyrektorowi kompromitujące nauczyciela zdjęcie. Zwolnią go i mój problem z francuskim się skończy. Licealistka chce wyłudzić od chłopaka pieniądze na nowy komputer. Inny to znaczy jaki? Skręć go, nie wiem, potrzebujesz na lekarza. Dziewczyna okłamuje go, że jest w ciąży. Cześć. To jest ten twój kupiec? Przejęty nastolatek zdobywa pieniądze na aborcję. Zajebiście sobie wykombinowała z tą ciążą. O czym wypieprzycie? Perfidnie mnie oszukała, moje uczucia ma w dupie. Nienawidzę jej.